witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Kontynuujmy. Kurde, mam nadzieję, że do końca roku zdobędę platynę w tej grze, bo trochę smutno mi się robi, że tak długo mi się schodzi. Ale w sumie można by było to szybciej zrobić, gdyby mi gra dawała te zlecenia do wyboru, które mi są potrzebne, a których mi nie daje, kurde. Zobaczmy, jak będzie teraz. Wymień barierki, uprzątnij barierki, uprzątnij barierki. No, to nie jest moje wymarzone coś. Odseparuj teren, odseparuj. Serio? Usuń też. Zaraz, niech ja spojrzę na ściągę. Ustawiać, smałować, naprawiać, ustawiać, stawiać, malować. Nie, to usuwanie mnie nie interere. Usuwanie by mnie... Nie, zaraz. Ustawianie. Kurde. Nie ma jakichś ustawiania znaków. Wymień barierki, odseparuj. Usuń. Nie, no nie mam żadnych usuwania. Teraz będę godzinę wybierał. Znaczy szukał. Nie ma ustawiania. Dajcie spokój, no. Chyba w kółko to samo daje znowu. Aj. Usuń separator. Przodniej barierki. Co za bałagan. Znajdzie się 100 śmieci, które trzeba oprzątnąć. Dobra, to już wolę. Te barierki. Trzeba cokolwiek robić, no. Może się odblokuje i da coś fajniejszego. Na razie tą super głośną maszyną pojedziemy wypędzlować barierki zatem. Nie kumam, czemu akurat ten samochód jest taki głośny. Aż za głośny. No ale szybko dojadę, nic nie mówiąc. Niektórzy się ucieszą, że nic nie mówię. Nie, ale no serio. Miałem chyba pod jakimś odcinkiem od kogoś komentarz. Tak zgłupsza po angielsku. Ktoś mi napisał, że będzie mnie subował, jak nie będę nagrywał komentarzy. No, w sumie rozumiem człowieka. Ale co zrobić? Grać i nie gadać, to tak taka lipa. Aczkolwiek widziałem u kogoś na nagraniach, że dodawał ścieżki w różnych językach. I przez chwilę myślałem, żeby nie zrobić w ten sposób, że nagrać dwie ścieżki, jedną lektorską, czyli z moim głosem, a drugą bez. Ale niestety nie znalazłem poradnika, jak to zrobić. A więc, no niestety kolega mi nie zasubuje za granicę, gdyż tego nie zrobiłem i będzie musiałbym mój super ekstra komentarz słuchać. Ja no mam nadzieję, że nie jest tak źle z tym moim komentarzem. Wydaje mi się, że z każdym tygodniem, miesiącem jakiś postęp robię i nie zanudzam za bardzo. No ale to różnie może być. Jednemu odpowiada, drugiemu nie odpowiadam. Nie potrafię jeszcze przynajmniej ciekawie opowiadać podczas grania, jak to robi, nie wiem, wujek Bochun. Chociaż z drugiej strony on moim zdaniem
za dużo gada. No cóż, inna sprawa, że jakbym chyba potrafił ciekawie gadać, to już bym dawno to zrobił. Widocznie taka moja natura, że no, mówię powoli i tak dalej, no. Pewnych rzeczy się nie zmieni, ale i tak mi się wydaje, że po tych 2 latach, jak nagrywam, zdecydowanie coś tam się poprawia, raczej. Dobra, chowamy narzędzia. I wracamy na bazę z nadzieją, że coś będzie lepszego do zrobienia. Bo jak nie, to będzie lipa, panie. Lipa. Zadanie tylko jedynie, czy mi pomaga, to w tym, że do tej 100 mnie zbliża, ale te inne trofea też bym chciał przy okazji zaliczać. 100 to w miarę szybko wpadnie, łatwo przynajmniej. Gorzej z tym ustawianiem tych znaków i tak dalej, bo to jak widać granie, jakby to powiedzieć, szczodrze mnie nie obsypuje tamtymi zadaniami. Ale nic, to zobaczmy, co teraz będzie. Może jak będę podskakiwał, będzie ten. Lepiej. Poprzednie barierki, odseparuj, usuń. Kurde, no. Tak na mój gust to się nic nie zmieniło. Ale spróbujmy. Nie no, może trzeba po prostu, tak jak ostatnio, porobić te zadania, żeby dostać tamte zadania, no. Takie życie. To już wolę uprzątnąć pobocze. Zawsze trzeba będzie powolki poskoczyć po ten chwytacz. I będzie gitara, kurde, chodź tu mikrofon. Aj, mikrofonie. Podjeżdżamy, potem trzeba cofnąć. Wiem, że to głupie wsiąść. Odpalić, chyba cofnąć. Worki tutaj są po prawej. Sztuk 5. Na jeden worek 5 śmieci bodajże. Skromnie coś. Okej, teraz to. Bo rękami to my nie zbieramy, nie no. Niemiecki pracownik rękoma nie podnosi śmieci. Przepisy BHP tego zabraniają. A co jakby szklaną butelkę, znaczy butelkę zbitą by podniósł, by się skaleczył. I to już tragedia. Związki zawodowe na to nie pozwalają. Na pewno. I przemknął przez stop. W ogóle bardzo dziwne to skrzyżowanie tutaj. W sumie dobrze, że świateł nie dali. I parkujemy na trawie. No prawie na trawie. Nie no. Pół na pół. Okej. Wysiadamy. Może z tej strony co? Aha. Lepiej z tej strony. Bierzemy chwytak. Aha, już wiem, co zwaliłem.
Strzałeczki zapomniałem ustawić, no tak. No. Muszą inni kierowcy wiedzieć, że ja tutaj śmieci na poboczu zbieram. Ale daleko. Normalnie prawie do tego skrzyżowania dobiegłem. No nic. Aj, co tu jeszcze mamy? Worek pełen, teraz wracamy. Się trochę nabiegamy. Ciekawe, kto tak śmieci, kurde. W sumie i tak dobrze, że nie każą nam do lasu wchodzić zbierać śmieci, bo już w ogóle by było. Żebyśmy ten... W sumie taka mało realistyczna też ta gra, bo niby są autostrady, te sprawy, a grzybiarek nie ma. Nie powiedzą mi, że w Niemczech grzybiarek nie ma. Na poboczach. Na wyjazdówkach na przykład. Ajajaj, dobra. Żeśmy sobie pożartowali. Przeoczyłem jakiś śmieć? Tutaj gdzieś? Tutaj. Proszę bardzo. Nikt mi się nie ukryje. Pykuś. I z podskokach normalnie, jak prawdziwy zadowolony pracownik. Szkoda tylko, że przez barierki nie potrafisz. Aha. Te barierki to potrafisz przeskoczyć, ale na autostradzie to już nie chucha. Kolega. Skoczny inaczej. Jeszcze tylko dwa worki i będziemy szczęśliwi. Epa. Dobra, kolejny worek dołączył. A nie, to już ostatni worek. No i gitara, panie. Jest dobrze. Okej. I tak ma być. Dobra, wsiadamy. Światełko. Ruszamy, nic nie jedzie. Kolejne zadanko zrealizowane będzie. Trzeba czy się na bazie te worki odłożyć do kontenera. Jest to jeszcze nie taki koniec, ale to już z górki, że tak powiem. Pamiętam, jak na początku zaczynałem nagrywać, jak miałem problemy z jeżdżeniem tymi samochodami tutaj, a to proszę bardzo. 21 odcinek. I śmigam jak rajdowiec. Już mi nie przeszkadza. Tutaj? Dobra. Można by powiedzieć, kolejny dzień z życia robotnika. Ale w sumie taki trochę ten. Człowiek orkiestra. Śmieci pozbieram. Pomaluję pasy. Osmołuję. Dziury naprawię. Po prostu wykwalifikowany pracownik, jak się patrzy. Nie to tamto.
chociaż już nie pamiętam, kiedy smowałem drogę. To tak rzadko się trafia te smowowanie, że jakbym wiedział, robiąc jakby niektóre achievementy czy tam trofea, to bym częściej wybierał te smowowanie. Uwaga, uwaga, co mamy? Kurde, no nic nie ma nowego. Uprzątnij barierki. No. Serio. Mi się wydaje, że to losuje, ale strasznie słabo losuje. Ej. Marnie. Ale zauważyłem, że nie ma na przykład usuwania śmieci już. Wymiana barierek to tragedia, że tak powiem. Też wolę te usuwanie separatorów zrobić. Wymiana barierek to trzeba rozstawić tam głupie ten słupki. Potem jakby podkręcać te barierki, stawić nowe, dokręcić, pozbierać słupki. Strasznie czasochłonne jest ustawianie tych słupków. Jak ja bym chciał, żeby 10 razy pod rząd mi się trafiło na przykład przycinanie drzwi drzew, krzaków. Ale jak widać, prawie w ogóle tego nie ma. Strasznie to słabe jest moim zdaniem. Dobrze, że kolega skręcał. No jedź. Co jest? Jakiegoś takiego laga bryka złapała. Jakby siły nie miało ruszyć. Aż dziwne. Załaduj sygnalizator. Przynajmniej dobre jest to, że nie muszę tego rozstawiać, tylko zbieram te sygnalizatory, ale i tak widzę, że ich 10 będzie. Tu możemy wbić na trawnik. Dobra. Co my tu mamy zrobić? Tutaj. Aha. Światła są zapalone. Dobra. Taczka, chodź do mnie, taczko. Serio, już myślałem, że nie sięgnę taczki. Ej, no i zbieramy. Szkoda, że jak ja tutaj czegoś czasem nie robię, to nikt za mnie tych znaków nie zbierze, tylko jak już sam je rozłożę, to muszę je sam zebrać. Taka lipa. Stawianie znaków, kurde, to przecież to też jest tego do zrobienia dużo. Mam z ustawień, patrzę ten, muszę ustawić 100 znaków, a mam 30 ustawionych. A w ogóle zaleceń na to nie dostaję. Kiedy ja to zrobię? Drugie zadanie dzisiaj robię, które w ogóle mi nie jest potrzebne. Co zrobić? Nic się nie zrobi, no. Mam nadzieję, że już kolejne będzie takie, co bym chciał je robić. Aj, no, ale ponoć nadzieja umiera ostatnia. Nagrywam ten odcinek w niedzielę o 22. Wstępne wyniki wyborów już są. Tak jak można było się spodziewać, procentowo wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Aczkolwiek jak opozycja się zbierze do kupy, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie się skończy jak zawsze, że będą trwały dzisiaj negocjacje
i oferty dla różnych posłów. Jakieś stanowiska, żeby przeszli do PiS-u na przykład. Się zobaczy. A czy będzie lepiej, czy gorzej? Czas pokaże. Czas pokaże. Ale zadziwiająco w Warszawie tak jest. 1% koalicja przegrała. Prawo i Sprawiedliwość 35, a koalicja 34,1 czy jakoś tak. Myślałem, że mazowieckie Warszawka to taka ten protuskowa jest, a tutaj lipa. Znaczy lipa, no. Każdy głosuje na co chce, nie no. Ja tam nie oceniam. Ale wydaje mi się, że... Aj, muszę się poprawić. A, obecni rządzący tak sobie rządzili. Szczególnie jak była zaraza. Bardzo mi się to nie podobało. Już prawie ten. Obozy koncentracyjne wprowadzili. Dla tych, co się nie chcieli zaszczepić. Chore. Nie pójdziesz do kina, bo szczypawki nie przyjąłeś. A już mega fajne mi się podobało to, że przetargi bez tam właśnie bez przetargów. Kupowanie wszystkiego bez przetargowo, tylko nawidzi mi się tego urzędnika. Bardzo korupcjogenne, czy jak to tam się nazywa. Straszna niegospodarność poszła. Ale kto ich tam potem z tego rozliczy? Mi to tam, nie wiem, optymistycznie jeszcze. Może z 20 lat życia zostało. W końcu przeciętny mężczyzna umiera po 50 w Polsce. W sumie nie. Niepotrzebnie jadę tu. Bo i tak nie wezmę obu rzeczy naraz. No, po 50 umiera. No, więc też już tam. Czas grób szykować, nie no. Mam nadzieję, że w zdrowiu się dożyję do tej 80. Chciałbym do GTA 7 dożyć chociażby. Biorąc pod uwagę, że średnio jedną część robią co 10 lat. No to akurat 20. A z drugiej strony, jakbym miał, nie wiem, jakiś sparaliżowany leżeć czy coś, to bym chyba nie chciał. Zawsze sobie wyobrażałem jakąś tam formę emerytury, żeby ten... grać i nagrywać. Może się uda. Dobra, wsiadamy. Wyłączamy. Dobra, wyłączone. Wracamy na bazę, zobaczymy. Czy już wyczerpałem zadania poboczne. Mam nadzieję, że kolesia nie potrąciłem, czy nie zarysowałem, chociaż tak wyglądało. Aj, druga federalna, usuń separatory. Jedźmy. Lekkie wyprzedzanko. I zakrętasek. Teraz tylko uważaj, żeby znowu nie zrobić tego błędu, jak kiedyś, co podjechałem, nie mogłem wysiąść.
Znaczy nie. Wysiąść mogłem, tylko towaru nie mogłem ściągnąć z bryki. A wsiąść też nie mogłem? Kurde, już nie pamiętam. Chodź tutaj, taczko. Ty moja. A najpierw podstawę, dobra. Na szczęście po 5 mi zaproponuje automat. Że położę za mnie resztę. No, okej. Dobra. Teraz to. Tak samo po 5. Klikniemy, że chcemy, żeby gra za nas to zrobiła resztę. Oczywiście. Zamykamy. Sobie podjedziemy. Dobra. Akumulatorek. Rurka. Akumulatorek. No. Rureczka. Dziękuję. I parkowanko. Tylko z tego co pamiętam będzie zamknięty wjazd. Te. Wysiadamy. Otwieramy. Parkujemy. Dziękuję. Idziemy zobaczyć, czy coś nowego doszło. Uprzątnij, uprzątnij, uprzątnij. Usuń, serio. No zlituj się, gro. Dosłownie w kółko to samo daje. Zastanawiam się, które zalecenie zrobić, żeby coś się odblokowało. Nawet w tym wypadku, nie no, jest nadal wymiana barierek. No dobra. Idę. No wiadomo, no tak jak mówiłem, każde zalecenie coś tam mi popycha te trofea, ale... Chciałbym przy okazji tych 100 zleceń do zaliczenia zrobić też i te inne. A tutaj jest lipka. Cholipka. Ale co zrobić? No nic nie zrobimy. Barierki, ja nie mogę barierek podnieść, bo najpierw muszę to położyć, no tak, no. Potem 10 barierek, znaczy tych słupków porozstawiać. No, ostatni. Tak, oczywiście, teraz podstawy. Dzień w dzień to samo. Dobra. Dziękuję. Teraz co? Narzędzia. Wkrętak. I teraz dopiero możemy barierki wziąć. Wcześniej jakbyśmy wzięli, to by był koniec świata pewnie.
dobrze, że jeszcze sygnalizatory trzeba... Kurde. Strasznie upierdliwe zlecenie. No ale okej. Może w końcu się odblokują te zadania. Kiedyś tak było. Przez chwilę się odblokowały te, co chciałem. Taczki nie mam jeszcze? To fajnie. Taczko, chodź tutaj. No i to zadanie mi pewnie z 20 minut zajmie. Teraz dojechać na miejsce. Rozstawić te światła, rozstawić słupki. Wymienić barierki. Zabrać słupki, zabrać światła. Potem to rozładować. Jak nic, 20 minut. Chyba, że już się jakoś wprawiłem i będzie szybciej, ale... No, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Niestety. No. Miało być już opanowana jazda, a widzę, że jest jak zawsze. Dobra, to teraz tak. To... Trzeba światełka zategować. Pierwsze z głowy. Teraz tamto. Sięgnę? Nie sięgnę. Kurde. Coś ten fotel się mało wygodny zrobił ostatnio. Bo w sumie ja na tym fotelu nie siedzę, tylko leżę prawie. Może dlatego. Ajajaj. Zaraz może sobie podłokietniki podniosę. Zły hałas pewnie był. No ale mam regulację podłokietników, to czemu nie skorzystać? Może jak one za nisko były, to bardziej zjeżdżałem z tym siedzeniem. Dobra. A serio? Światło postawiłem? Kiedy? Nawet nie zauważyłem. To dobrze chyba. Dzisiaj jakoś jadę od tutaj. Zawsze leciałem tam na górę. Zasadniczo, teoretycznie to i tak jest wszystko bez znaczenia. Czy tak, czy inaczej, czy to będzie optymalnie, czy nie.
te cudowne barierki trzeba będzie wymienić. Dobra, tutaj już pojadę na koniec. Okej. Pędź, szatanie. Nie, nie. Szalony, chciałem powiedzieć. Ej. Się zamknęło. Dobra. Oczywiście nie to chciałem podnieść, ale okej. Też nie to. No i teraz przecudowne słupki. Czy tam sygnalizatory, no. Dajesz. Jeden, dwa, trzy. A z tej strony trzeba najlepiej. Trzeci. Jeszcze dwa zostaną. Czemu zamykasz? Powinien być inny przycisk od zamykania tych boków. Narzędzie w rękę i teraz odkręcamy. Poszło. Ej no. Dobra, bierzemy. Myślałem, że od razu wymieniamy na bieżąco. Okej. Na serio, mam nadzieję, że nagrodę dostanę. Jakieś zleconko, którego pragnę dostać. Przynajmniej jedno na odcinek. Niech się gra zlituje nad biednym. Dobra, i co, możemy teraz coś brać? Czy jak? Aha, dobra. Myślałem, że wszystko, to jednak nie. Cztery barierki są. Ja myślałem, że trzy. Dobra, dajesz barierę. Aha.
zacznę, tak. Wtedy będę mógł tamte te zabrać. Słupki z tyłu. Zawsze zaoszczędzę tą sekundę, nie? Tylko fajnie by było mieć tą taczkę jednak na tamtym końcu. Ali pataka. No, wkręcasz. Jeszcze dwie. I ostatnia, i będzie można zabierać zabawki. Też jakby tak nie kumam, czemu od razu są cztery barierki do wymiany? Czemu na przykład losowo nie może jedna albo dwie? A trzeba narzędzie odłożyć. No pewnie. Chciałem na skróty iść. A to się nie da. Niestety. Ciach. No podnieś. Nagle trafić nie potrafi. Jest jak jest, co zrobić? Szkoda, że ten pracownik jakby nie zdobywa jakiegoś doświadczenia, na przykład już po tylu odcinkach, po tylu wykonanych pracach nie zasuwa z tą taszką jakoś ekspresowo. 20 na godzinę. Albo na przykład jednej rzeczy więcej nie zabiera na tą taczkę. Spokojnie by jedna podstawa jeszcze weszła na tą taczkę. Tak jak teraz, tu mamy ten. Moim zdaniem spokojnie by jeszcze trzecia weszła. Podstawa. Ale nie. Trzy rzeczy naraz do taczki i koniec. Najgorsze, że tak tą sztukę będę musiał się wrócić. Taki kawał. Lipa. Dobra, tak. Dobra.
To jeszcze tylko sygnalizatory zostaną do pozbierania. Tylko. Ciekawe, czy gra dałaby... Nie, nie pozwala. Myślałem, że sobie podjadę tam jak człowiek. Ale nie. Bardzo powoli jestem słupem. Z baterią, która wydaje mi się, że jest dużo cięższa, to biegnie prawie. Może skokami idzie szybciej. Albo do tyłu na przykład. Nie no. Grunże, robota wykonana. Teraz wracamy. Z nadzieją, że chociaż jedno zadanie dzisiaj będzie takie, którego pragnę zrobić. A jak nie, to wybiorę coś prostego. Ewentualnie coś takiego, co nie robiłem. Może to trzeba po jednym zaleceniu zrobić i coś pójdzie dalej. Albo brakuje mi zrobienia któregoś z tych czterech zaleceń, które są dostępne, które mi puści kolejne zalecenia inne. Też tak może być. Może trzeba nie usunąć separatory, żeby mi ten odblokowało ścinanie drzew na przykład. A potem jak zrobię ścinkę drzew, to pewnie znowu będzie usuwanie separatorów i potem może jak usunę separatory, to. Co ja wziąłem? Serio? Kurde, ja myślałem, że słupki mogę odłożyć teraz. Fajnie. Dobra. Zamykajmy. Jedziemy. Rozładuj narzędzia. Serio, dużą różnicę mi robi to, że bym położył tą wkrętarkę później. No i teraz dopiero mam sygnalizatory. Które są kawał drogi ode mnie, super. Powinienem drugą stroną zaparkować. Ale w sumie nieźle sięga. Jeszcze jeden. Naturalnie, teraz to. Ostatnie. Ale oczywiście. Teraz wracamy z powrotem.
Ustawiamy sygnalizatory. No nie sięgnę pewnie. Dobra. No i taka ta praca, no. Ciągle coś. Zobaczmy, co się wylosowało. Trochę krzywo biegnę, bo lewym kciukiem tylko biegłem. Musiałem się poprawić. Dobra, separuj, uprzątnij. No nic nowego. Jakieś smowanko, naprawianie chociaż drogi, cokolwiek. Gro. Wymień barierki. Niby wymiana barierek się pokazała, nie? Pamiętam, że jak mi się zresetowało, to było coraz mniej tych zadań pobocznych. Było 4, 3, 2. Teraz, jak widać, znowu jest 4. I nie chcę się zmienić. Ej, powiem tak. Miałem robić jeszcze jedno zadanie, ale powiem szczerze, no nie chcę mi się. Po prostu zniechęca mnie to. Nie potrafię tego rozgryźć. Czemu on w kółko daje to samo? Jakby nie dorzuca do rotacji tych zleceń z przycinaniem drzew i tak dalej. No smutek mnie bierze, no ale... Wymień barierki, wymień barierki. Przodniej barierki. Już robiłem. Wymianę barierek, śmieci. No nic nowego mi nie dodaje. Z tego co bym chciał oczywiście. Przodniej, uprzodniej. Powiem szczerze, że zaczyna mnie ta gra smucić. Kiedyś to na serio była rotacja jak trzeba. Teraz nie ma rotacji. W sumie tak sobie pomyślałem, jakbym zaczął tą grę od nowa, ale nie. To chyba trzeba zrobić w ten sposób, że... Po prostu... Daj mi to wszystko. Zrobić. To też nie wiem, czy ukończono 100 zadań, to się zalicza do jednej rozgrywki, czy do nowej gry też się to zaliczy. Dlatego zrobię 100 zadań. Potem jakby rozpocznę prawdopodobnie nową grę. I wtedy może będą te wybory. Na razie to jest lipa, no. Ani nie miałem dzisiaj ustawienia znaków, ani smałowania, ani malowania, ani przycięcia drzwi, ani naprawy asfaltu. Po prostu
No nie dawało mi tego. Czyli jedyne, co dzisiaj zaliczałem, to tylko kończenie tych 100 zadań. To przybliżyłem się. I tyle. Rozumiem, że jak mam 72% ze 100, to mam 72 ukończone zadania. Zostało mi jeszcze 28. To też jest wpyta dużo. Szczególnie, że robię po 3-4 na odcinek. I najwyżej zacznę od nowa, no. Bo no nie ma, no. Usuń separator, no separuj, no. Super. Tak na logikę wydaje mi się, że jakbym rozpoczął nowego save'a, to te 100 też by mi zaliczało. Tylko najgorsze jest to, że jak weźmiemy nową grę, usunąć istniejące i rozpocząć nową grę od początku oraz postępy, to może jednak no nieważne. O, już nawet godzina minęła. Dobra. Muszę na serio się zastanowić, co dalej z tą grą. Ewentualnie jak to rozgryźć, ale no kurde, no nie daje mi tych nowych innych zadań, tylko w kółko te same. To on tak się upierdliwie trzyma tego, tych zadań. Jest cały czas to samo. Nie ma przycinania gałęzi ani nic. W pewnym momencie to chyba będę gotowy właśnie zaryzykować i zacząć grę na nowo i będą takie postępy, że mi to da zrobić. No nic. Uciekam już. Nie marudzę. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż. Siłą rzeczy zapraszam w poniedziałek na kolejny. Na razie się nie poddaję, ale marnie to widzę. No i uciekam. Hej.